Pamiętaj, imperialisto, na stronie mba.com możesz nabywać gry. Z kodem Lukas możesz to zrobić, mając 3% obniżkę. Linki w opisie. Królowa Sigrid. Tak, teraz poprowadzi nam wikingów. Proszę, nie bij mnie, bo masz taką, jakby mi chciała naprawdę ostro przywalić. Ta jej oczęta. A jej córeczka wcale nie jest lepsza. To wszystko pewnie za nos jej ojca. No niezbyt chyba za mną przepada ta rodzina. W ogóle wszyscy mają minę mordercy. Nasza królowa Sigrid w ogóle zaczyna swoje rządy od krwawej jatki i wojny z królestwem Alby, którą raczej to wojnę wygramy. Mamy zdecydowaną przewagę. O, tylko musimy tutaj dowódcę przydzielić, a którym będzie nasz mąż. I zobaczcie, on ma przysposobienie do walki w trudnym terenie. To chyba te tereny północne jak najbardziej będą mi na rękę. Czemu ona jest pijakiem, ale jest jednocześnie dość ładna i chętna do rozmnażania. Zobaczymy, czy jakieś cechy uda nam się odziedziczyć. No nic, nieważne. Raczej nic pozytywnego tutaj nie odziedziczymy. W walce jest całkiem niezła, ale jej domeną jest dyplomacja. O, i rzeczywiście ma tutaj skupienie na rodzinie. Więc powinniśmy mieć dużo dzieci. Szkoda tylko, że nie wziąłem nikogo tak genetycznie poprawnego. No ale to nie ta seria. Tutaj będziemy robili po prostu dobrych wojowników. Wojska po Królestwa Alby w ogóle rozbijamy bez większego problemu. Chociaż nie, to chyba są jacyś buntownicy? Nie wiem, mylą mi się te wszystkie tutaj stronnictwa, z którymi naraz toczę wojnę. No nie ogarniam tego zbytnio, ale trudno. W ogóle nasza królowa zaczęła z minusowym prestiżem. Ciekawe, czemu takie coś ma miejsce. Nie wiem, może po ślubie to w sumie się tak wydarzyło. Tutaj na szczęście nie mają sił, żeby nas zrajdować i podbić, więc jakoś damy radę tutaj to przeżyć. Bardzo mnie boli, zastanawia, od czego to zależy, że ja cały czas nie mam maksa moich żołnierzy. Totalnie nie wiem, pierwszy raz mam z czymś takim problem. A prestiż z bitew to chyba leci w takim razie do chwały tego, kto dowodzi. Tak realnie, tak samo tutaj piety. Czyli jednak warto by było, żeby tutaj nasza królowa dowodziła w naszych armiach. I tak zobaczmy. Co prawda ona jest znacznie gorszym dowódcą od jej męża. Ale odnieśliśmy zwycięstwo. Wiktoria, 62 prestiżu. I nie powiedziałbym, że cokolwiek dostałem. Jak to jest liczone? Pierwsza wojna za nami. No i tutaj uczyniliśmy kogoś naszym wasalem. Dobrze, a teraz wojna z Królestwem Alby. Okej, trochę ich tu więcej mają niż to jest napisane. Nasza królowa Sigrid dostała propozycję, tylko jak patrzę na tego pana, że ma jedną nogę, jest ranny i w ogóle no nie za fajny jest. Tak myślę, że powiem, że spadaj, jednonogie typy mnie nie interesują. No i chyba bitwa tej wojny, dopadliśmy wojska, w ogóle to jest jakieś starcie kobiet tutaj. Dopadliśmy wojska Królestwa Alby, czyli jak to się nazywa, Alba, Abba, to był chyba jakiś zespół. No i oczywiście Enforced Demand i chyba zdobyliśmy jakąś prowincję, tylko nie wiem gdzie. Zajmijmy się naszą radą, potrzebujemy nowego marszałka. I tak jak patrzę, no, nasi generałowie za dobrzy nie są. No ale zawsze musimy też zadowalać tych naszych potężnych wasali. Pamiętajmy, że jest to niezmiernie ważne. Nasza władczyni jest dobra w dyplomacji, więc jak najbardziej chcemy tutaj ich zadowolić. A znowu nasz doradca dyplomatyczny, który nie ma ręki, oczywiście chce, żeby zaczął poprawiać relacje ze wszystkimi moimi wasalami naraz. Bardzo jest opłacalna ta opcja. Tutaj dalej zmieniamy kulturę w naszych prowincjach, bo nie chcę przyjmować Irlandia, szkockiej kultury, bo ona się chyba teraz już tutaj pojawiła, nie? Cumbrian, Gaelic. No to miałem chyba informację, że się pojawił, ale coś się mogłem pomylić. Więc cały czas zmieniamy na naszą właśnie kulturę oraz trenujemy wojska, bo ich realnie więcej potrzebuję. A to jest chyba moja prywatna armia, którą odziedziczyłem, bo widzę, że mamy o 2-1. Czekaj. Tak to działa, że ja mogę mieć kilka takich regimentów do wielkości 5? No nieważne, no na razie armię naszą Levis rozwiązujemy, bo wojna minęła.
chwilę, niech mi się tutaj to poreorganizuje i myślę, że za niedługi czas wybiorę się na rajdowanie wybrzeże. Chociaż tak jak patrzę, to może być z tym bardzo ciężko, jak te królestwa się tutaj powtworzyły takie bardzo duże. Naszą córkę dajmy na początek do męża może. Bo w sumie na razie wydaje mi się, że te skille do walki są ważniejsze. O nie, kolejny doradca mi umarł, no nie. O, my bogat. Ich zamiana to jest jakaś masakra. Dobra, weźmy tego pana. Który jest znanym przestępcą? No myślę, że znany przestępca na stanowisku dyplomatycznym to nie jest to, jak powinna działać ta gra. No ale może w tym okresie czasu to nie było aż tak ciężkie. Jak to dziedzic nie tej dynastii? Czekajcie, bo się pogubiłem. Gdzie są? A, bo nie mam dzieci, tak? No to tak, zgadza się, że nie mam dzieci. Musimy mieć dzieci. Jak będą dzieci, no to będziemy mieli właściwą dynastię. Ej, chyba że... Zobaczcie, tu jest chyba jakiś błąd w takim razie. Bo tu mam na prawie 8000 limit levies, a tutaj jest totalnie inna liczba. Bardzo ciekawe. Czy to jest może z moimi sojusznikami pokazany limit? Co byłoby dość dziwne. W takim razie, skoro wydaje mi się, że jednak mam maksymalną armię, to myślę, że dobrze będzie tutaj podnieść ją i ruszać na raiding, żeby jakiegoś bossa ubić. Jeżeli dobrze widzę, to Królestwo Aquentani będzie dla nas bardzo łatwym łupem. I wygląda na to, że te tereny bogate naprawdę są obecnie totalnie niebronione. Więc postaram się to wykorzystać i zdobyć te 300 punktów prestiżu. Boże, myślałem, że mój mąż jest w ciąży. Oh my god, za dużo tęczy. Oczywiście z splądrowanych ziem bierzemy niewolników, żeby, tak jak już kilka razy mówiłem, kilkukrotnie w zasadzie razem mówiłem, zależy nam na tym, żeby jak najbardziej tutaj zwiększać ten development w naszej bazowej prowincji. Jeszcze nie wiem za bardzo, jak poprawiać tutaj opinię na mój temat w tych prowincjach naszych. Jeżeli już wiecie sami, bo już macie, była premiera Europy Universalnej, bo już była premiera Crusader Kings 3, możecie mi dawać jak najbardziej te rady. 3 lata do tego, tutaj dalej możemy wprowadzać naszą kulturę. O, to lećmy tutaj na północ. 6 kolejnych lat. A jak tam kontrola wygląda? No okej, okay, trzeba dalej stabilizować region. Więc trochę w tym mamy. I się mocno zastanawiam nad tutaj jakimiś... Chciałem, żeby porozbijać te królestwo, bo zobaczcie, że Northumbria się połączyła. A to są normalnie... 2 królestwa, 3 nawet chyba. Więc można byłoby je rozbić w wyniku udanego zabójstwa. Takie coś znacznie łatwiej potem podbić. I tak samo tutaj. 48 lutu z rajdu? Bogactwo! Ciekawe, co będzie, jak im spalę stolicę. Brakuje mi tutaj mapki lutu. Może jest gdzieś jeszcze jakaś inna? Bo było więcej kiedyś tych mapek. Developmentu mapa to nie. Wygląda to, że niestety nie ma mapki lutu. A szkoda, przydałaby się. No i mamy narodziny córeczki i nazwijmy ją po matce, żeby tak miło było. W międzyczasie splądrujmy jakieś kościoły. Złapaliśmy podczas tego raidingu również troszeczkę więźniów, ale wygląda na to, że chyba nikogo sensownego niestety nie mogę wypuścić. Co jest bardzo dziwne, bo złapaliśmy również księżniczkę francuską. Czemu jej nikt nie chce uwolnić? Powróciliśmy z rajdu, prawie 200 złota przyjęliśmy oraz zwiększyliśmy nasz prestiż też o 200 punktów. No i okej, teraz możemy w ten moment w zasadzie zbudować ostatnie budynki, jakimi są właśnie palisady, chociaż ich za dużo też nie zrobię. One zwiększają jakość naszego wojska, więc warto jest to postawić w najbliższym czasie. Postawmy też kamienie runiczne. Z tego co pamiętam, to chyba to jest akcja, którą można zrobić tylko raz na życie. I wtedy jest to akcja powiązana z tym, że czcimy po prostu naszych przodków. Po udanym rajdzie też weźmy, zorganizujmy sobie jakąś imprezę. Zobaczymy, czy coś ciekawego się wydarzy z tego powodu.
Ogólnie impreza się udała, ale nie było nic ciekawego, typu, że ktoś się zabił, bo upadł na mydło. Więc nic wam nie pokazałem, ale było parę pozytywnych eventów. O, i możemy dalej się rozwinąć. I tak chcemy mieć możliwość tworzenia przyjaźni. Bardzo jest to ważne, zwłaszcza żebyśmy to zrobili z naszym tutaj mężulkiem jak najszybciej. A, chociaż czekajcie, ja u jednego z moich największych, najpotężniejszych wasali wciąż poprawiam relacje. Ogólnie nasza kultura norska, nieważne, to ma jeszcze dość sporo tych technologii do porozwijania. Chociaż przecież ja zacząłem zakładkę w inną niż poprzednią, to nie. To chyba wszyscy tak czy siak mają. Okej, gra mi właśnie poinformowała, że możemy adoptować nowy system dziedziczenia, co jest dość ciekawe, jeszcze tego nie robiłem. Więc zróbmy to. I to jest ten system, który mamy na Polsce, czyli najstarszy syn dziedziczy najwięcej. Kingdom of the Isle will gain Scandinavian elective succession. Ej, nie, to nie tak. Ja nie chcę tej elekcyjnej. A nie, to ja coś źle przeczytałem. Gdzie tu jest to napisane? Dobra, to na pewno nie chcę, żeby mnie wybierali, bo to jest złe. Razem wybieramy się na riding pod dowództwem naszej tutaj wspaniałej królowej do Królestwa Asturii. I w zasadzie teraz tak zobaczyłem, że prowincje na wybrzeżu zazwyczaj mają większe utrzymanie armii, co powinno skutkować tym, że nie będziemy ponosili aż takich strat, gdzie to miałem z tym dość spory problem. Zobaczcie, jedna prowincja od wybrzeża już jaki zmniejszy ten supplies. Mam też problem z tymi supplies'ami, nie dokładnie rozumiem jak to działa, mimo że jest to oczywiście opisane, ale jednak. Nawet tego nie zauważyłem, że no mój mąż był innej wiary. A to mogłoby się źle skończyć, zwłaszcza dla wychowywanych dzieci, bo one wtedy mają szansę, że przejdą na inną wiarę. Więc wymusiłem na nim po prostu jej zmianę. No i stało się, tyle podbijaliśmy, że aż dostaliśmy ten trait, na który polowałem, czyli że jesteśmy wikingami. Legata byłaby z nas dumna. I wracamy z kolejnego ridingu, zwłaszcza po tym, że dostaliśmy upragnionego traita. I naprawdę sporo złota tym razem wieziemy, aż nam podskoczył poziom reputacji. Wow, niedługo będziemy exalted among the men. A następnie nam co tam zostawało? The Living Legend. I szybko to nabijamy. Teraz mam bardzo zły pomysł. Tutaj jest taki perk Augustus w dyplomatycznym drzewku, gdzie za jeden poziom naszej tyranii, no tak to będę nazywał, bo mi się to lepiej czyta niż Dread, dostajemy 1% do wartości prestiżu. I powiem wam, że ja tą tyranię mogę tutaj nabić za chwilę w bardzo dużej ilości. No nie aż taki dużej. No ale zawsze zaczniemy to teraz nabijać, bo jakby powiedzieć, no tutaj te pieniądze nie są jakieś duże, a egzekucje więźnia zawsze są na... gain the trade Kingslaya. Ty panie mogę zabić, no trudno. A ciebie? Też nie? No to na razie mamy dość mały poziom, ale to może zaraz na jakąś wojnę wypowiemy. Teraz też zobaczyłem, że mamy dostęp do jakichś bardzo dziwnych jednostek. Men at Arms. O, tutaj, nie wiem, czy to jest odpowiednik tego? Chyba tak. Które zwiększają nasz prestiż. O, tutaj na koniec, nie zauważyłem tego jeszcze nigdy wcześniej. I możemy ich dostać do naszych lewi, tylko że są jacyś bardzo, bardzo słabi. Może tutaj dajmy sobie o naszego męża. Opcję ridingu, tylko dość taka malutka ona jest. Niech sobie to tutaj stoi i nabija nam prestiż, a my się zaraz przyszykujemy do kolejnych wojen. Znowu? Boże, kiedy ja widzę tą twarz i ten trait pregnant, to jest bardzo dziwne. No ale już troszeczkę tych dzieci mamy, więc jak najbardziej jest to na propsie. O, i kolejne dziecko trzeba od razu, bo ja tym cały czas zapominam. Pauza, bo nie ogarniam. No, kolejne nasze dziecko trzeba wysłać do nauki. Chyba tu mam jakąś prześladowczynię, jeżeli ja dobrze to rozumiem, dlatego postanowiłem ją po prostu, ni mniej, ni więcej. O, kolejna córka, okej. Bardzo mnie to cieszy, ale może po prostu zabijmy naszą prześladowczynię.
I jak widać, mamy kogoś, kto bardzo jej nie lubi. I bardzo, ale to bardzo wzmocniła naszą siłę tutaj działania przeciwko niej. No i okej, może nasze ziemie się nie powiększyły, ale na pewno je rozbudowaliśmy, zwłaszcza tutaj zwiększyliśmy development naszej stolicy. Doczekaliśmy się szeregu potomstwa, jak i troszeczkę sobie porajdowaliśmy. No to tyle w dzisiejszym odcinku, a kolejne już jutro i na pewno będzie się działo. W dzisiejszym materiale to już wszystko, jeżeli się podobało, to zostawcie lajka oraz jeżeli chcecie być informowani o każdym moim nowym materiale, zostawcie suba wraz z dzwoneczkiem.